Poranneczko, moi drodzy! Tutaj oczywiście ja, Tadik! Cześć, witajcie serdecznie! Dzisiaj mamy niedzielę, 29 października. Mówię wam, jak jest strasznie brzydko na dworze, strasznie brzydko. Właśnie ponoć w Polsce w ogóle jakieś fala wichur, że tak powiem, wichura nadeszła. W niektórych miejscach było naprawdę źle, no szczególnie nad morzem, wiadomo, możemy się domyślić, jak może być, kiedy właśnie jakaś wichura nadejdzie. No, tak więc, no, ale mi się, no, jak to się nic nie stało, tylko po prostu chodzi mi o to, że pogoda jest bardzo brzydka, no i niestety też tak średnio się czuję takie dni kiepskie właśnie, kiedy pada deszcz, jest wiecznie ciemno w ogóle strasznie przez cały dzień. No, jak wiecie, dzisiaj była zmiana czasu w nocy, gdzieś tak, no nie pamiętam, pierwsza, druga godzina. No, tak więc mamy godzinę wcześniej, możemy sobie trochę dłużej pospać. No i zamiast godziny, czekajcie, tylko muszę się popatrzeć, jaką my tam mamy. O właśnie, zamiast godziny 19:01 mamy godzinę 18:01. 18:01 jest 29 października. To był mój telefon. Dobra, moi drodzy, już nie będę dłużył. Jak widzicie, mamy Eurotrucka. Wczoraj graliśmy w American Trucka, dzisiaj przejdziemy do europejskiej, do Europy, tak? Będziemy się przemieszczać po europejskich drogach, a tak konkretnie, moi drodzy, bo już, jak widzicie, jestem tutaj na moim profilu, tak? Na moim koncie, no to właśnie już wiem, jakie tutaj zlecenie wybiorę. Pamiętacie, ostatnio był odcinek specjalny, no i dzisiaj już trzeba coś robić, tak? Trzeba jakieś zlecenia wykonywać. No i ja mam tutaj takie najfajniejsze, jeśli chodzi o wynagrodzenie, w sensie, że jeśli chodzi o wielkość, tak? O rozmiar wynagrodzenia, że tak powiem, w sensie, że jak duże, no właśnie. Tu mamy największe wynagrodzenie, bo aż 30 369 euro, czy złoty, w sumie sam nie wiem. No, dobra, nieważne, no ale jak widzicie, jest tutaj ono na pierwszym miejscu, czyli największe. Tutaj mamy taką ikonkę z gwiazdeczką, to oznacza, że ładunek o wysokiej wartości, no właśnie, kiedy wzrasta nam poziom, wiadomo, level i tak dalej, no to wtedy mamy jakieś możliwości, nie? I jeśli będzie jakiś właśnie taki ładunek specjalny, że tak powiem, nie taki zwykły, tylko z tą zieloną, z tym zielonym trójkącikiem, no tylko właśnie jak tutaj na przykład w tym przypadku ładunek wysokiej wartości, no to też wtedy wynagrodzenie nam się zwiększa. No dobra, moi drodzy, już nie będę tak chrzanił, nie będę tak gadał i gadał, ale zatem wybieramy tutaj to zlecenie z Wrocławia do Vaasa, w takiej miejscowości. Jest ona w Finlandii, tak więc na pewno dzisiaj nie dojedziemy tam. No ale przynajmniej część Polski zwiedzimy, podejrzewam, że jeszcze bezpośrednio tutaj nad morze nie dojedziemy. No ale zwiedzimy, myślę, część Polski, tak więc nie będę dłużył. Ostatni odcinek z American Truckiem był dosyć długi. Trwał on pół godziny, no nawet nie dosyć, tylko bardzo długi. Dlatego, moi drodzy, no jak to, żebyście się nie dziwili, dlaczego tak tyle on trwa, no to właśnie jak ktoś po prostu, no przypominam, jak ktoś po prostu nie ma czasu tyle oglądać, no to niech nie ogląda, albo niech obejrze wtedy, kiedy będzie mieć czas. Dobra, moi drodzy, no to już startujemy, nie będziemy zwlekać, poczekajcie, bo muszę sobie dać jeszcze lusterko. O dobra, będzie nam wygodnie, jak tutaj będzie lusterko i tu. Tak fajniej, bo to lusterko tutaj takie prawdziwe, że tak powiem, niekoniecznie tutaj wszystko widać. Znaczy, no widać, nie? Ale jakoś wolę... A dobra, nieważne. No po prostu sobie dodałem, żeby to się jakoś trzymało kupy. Jak widzicie, siedzimy w Scanii. Tak ona tu wygląda. O, mamy taki szyberdach. Fajny. O, troszkę uboga. Uboga w środku, nie powiem. W porównaniu, no w American Trucku też nie było jakiś super luksusowy, ale wiem, że istnieją takie ciężarówki, które mają więcej bajerów. Okej, dobra, odpalamy silnik, jedziemy. Nie ma co dłużyć. A dlaczego kierunkowskaz jest włączony, tego nie wiem. Dobra, włączamy światła, już był włączony, no jak zwykle. No i jedziemy, okej. Jeszcze tak z ciekawości zobaczę, ile waży to nasze wiertło, które będziemy przewozić. Tylko 8,5 tony? Mało. Czasem nawet zdarzy się tak, że ryż może ważyć. Ryż, czyli zwykły produkt spożywczy, może ważyć 22 tony. No, czy tam jakiś węgiel? No w sumie jak takiego węglu jest dużo w takiej naczepie, no to faktycznie trochę waży.
albo jak drewna jest dużo, no ale powiedziałbym, że taki wierpło więcej waży niż tylko tyle, czyli 8,5 tony. Dobra, moi drodzy, ja sobie tutaj ustawiłem, żeby mi jak najlepiej gra działała, bo właśnie ostatnio jechałem, byłem w Niemczech na moim prywatnym koncie i coś tam mi się chrzaniło. Myślałem, że to był jakiś błąd w grze, bo tak zresztą też może być. No a pewnie to tak było, bo wiadomo, tam Niemcy to jest bardzo, może tak powiem, rozbudowany kraj, tak? Dużo autostrad, dróg, tych plątanin, więc wiele też obiektów. Ja jeszcze gram na modyfikacjach, dobrze wiecie. Jeszcze jak pada deszcz, to dodatkowo komputer obciążony. Jak, nie wiem, jadę przy jakichś zrobionych właśnie obiektach z Promotsa, to też może gra gorzej działać. Dlatego się zmartwiłem, bo właśnie wtedy nie mogłem jakby dojechać na miejsce, tak? Bo jechałem wszystkimi możliwymi drogami. Jak przejechałem przez jakąś miejscowość w Niemczech, centralnych, no to mi się wywaliło. Później jadę inną, wywaliło mi się, więc robię trzecie podejście, jadę inną trasą, cofam się, wjeżdżam na autostradę i też nie działa, choć jak było naznaczone na mapie, przejeżdżałem przez tą drogę, więc byłem bardzo zdziwiony, no i wreszcie doszedłem do wniosku, że po prostu miałem za dużo modów i te mody mi po prostu obciążały dodatkowo komputer, więc po prostu je wywaliłem i na razie po prostu gram na swoim prywatnym koncie na Promotsie, no na takich najważniejszych, no i też Traffic Pack, czyli te samochody, modele, no podobnie jak w American Trucku, tak, taki fajny mod. Nie, że takie samochody zrobione przez SS Software, czyli przez producentów tutaj Amerykany Eurotrucka, ale właśnie takie mody. Dobra, jeżdżamy. Ten odcinek na pewno nie będzie trwać pół godziny, dlatego być może tak nawet będzie, że będziemy musieli tutaj podzielić na trzy części, bo możemy po prostu nie zdążyć, no i może tak być, że właśnie na trzy części zrobimy ten odcinek, znaczy tą jedną dostawę, nie? No a tak więc nie spieszymy się, jedziemy spokojnie, żeby tutaj żadnych głupich błędów nie popełnić, typu no, jakieś właśnie wykroczenia drogowe, typu stłuczki, czy przekroczenie prędkości. No też nie wiem, czy wiecie, ale też na brak włączonych świateł właśnie się tu płaci. No w American Trucku nie oczywiście, no bo wczoraj mówiłem, jak to tam u nich to funkcjonuje. To prawo. Ale w Eurotrucku właśnie tak jest. Oczywiście można sobie włączyć wykroczenia drogowe, ale oczywiście ja będę chciał tutaj jak najbardziej realistycznie, żeby to jak najbardziej realistycznie wyglądało. No a poza tym właśnie, żeby lepiej mi gra działało, lepiej mi gra działała, to wyłączyłem sobie tutaj jakąś gęstość roślin w ustawieniach i tak dalej, i tak dalej. No właśnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale też trochę ta roślinność jest inna, jak możecie zobaczyć. Drzewa nie są takie zielone, że aż świecące, no tylko właśnie takie bardziej brązowawe, takie pomarańczowe. No więc ja właśnie, jak możecie się domyślić, właśnie korzystam z takiego moda, no jesiennego, tak, jesień, czyli jesienne kolory, tak, jesień po prostu. No tu jakieś liście. No bo w sumie zgodnie z tym, co jest w rzeczywistości, tak, w sensie, że zgodnie z prawdą. Mamy przecież jesień. Zimy jeszcze to prawda nie ma. No tu w Eurotrucku jest znacznie lepsza pogoda niż ta, która dzisiaj była. Przez cały dzień praktycznie tak samo, wiecznie, deszczowo. To tak bardzo wiecznie, bo ten wiatr był naprawdę silny. A już pewnie nawet ciężko jest mi się domyślić, co mogło się dziać nad morzem. Nad morzem jeszcze gorzej pewnie było. Zresztą, no nie pewnie, tylko na pewno było gorzej.
górach pewnie też. No i właśnie przemieszczamy się po obwodnicy wrocławskiej. A czekajcie. Muszę na chwilę dać mapę, bo właśnie może pojedziemy sobie inną trasą. Bo tam nam wyznaczyło właśnie przez Świnoujście. Ja się zastanawiam, czy może lepiej tutaj przez Gdynię. No nie wiem, jak będzie lepiej. Zastanawiające. Tutaj mamy... No szkoda, że nie wiem, ile do Świnoujścia w Wrocławiu jest. Ale moglibyśmy też do Gdyni pojechać. I wtedy co nam wyjdzie? Czekajcie, tu mamy 1881 km. No to pewnie w linii prostej, bo jeszcze tak licząc te przeprawę promową, tak? Bo będą aż dwie, czy w sumie nawet trzy. A tu ile mieliśmy? Czekajcie, dobra, muszę mi coś zapamiętać. 1881, a tu mamy 1778, no czyli jednak troszkę bliżej mamy tu. A dobra, nie będziemy komplikować, jedziemy przez Świnoujście. Kiedyś sobie pojedziemy przez Gdynię i przez całą Polskę, znaczy, no oczywiście, przejdziemy też przez całą Polskę. No tylko, że od strony zachodniej, tu jak wiecie już jechałem, no ale dla przypomnienia już wiele aktualizacji było. Dawno ostatnio jechaliśmy do Świnoujścia, no czy też przez Świnoujście, więc może sobie przypomnimy, jak to tam wygląda. Ło! Okej. No i sobie zjeżdżamy. A się tutaj tłok nam zrobił pod wiaduktem. Chyba takie samochody, jakby to powiedzieć, no nie wiem, robotnicze, no takie widzicie, na budowę. Volkswagen przed nami, no właśnie, to jest takie właśnie fajne, bo gdybym nie miał tej modyfikacji z tymi samochodami, no to nie byłoby właśnie takich samochodów jak ten przed nami. No a tak to możemy sobie bardziej urealistycznić tą grę właśnie dzięki tym modom. Fajna sprawa, naprawdę. Naprawdę fajna sprawa. No oczywiście, gdyby mój komputer był jeszcze lepszy, no to mógłbym więcej modów sobie dodać. No ale niestety mi na to nie pozwala. Raczej, no średnio dałoby się grać. Gdyby się nam tak zacinało albo wywalało, to myślę, nie byłoby fajne. No ale takie właśnie mody już z tymi samochodami myślę, że nam wystarczy. Ta roślinność jakoś myślę, że najważniejsza nie jest. Tak więc super. A czekajcie, właśnie przed chwilę popatrzyłem na kamerę, no właśnie, bo jestem ciekawy, ile ten odcinek trwa. No, tak więc nie mogę się już gapić na kamerę, tylko muszę się patrzeć przed siebie. Bo jak w coś wjadę, no to będę musiał wyskoczyć z portfela, jak to się mówi. No, a z pewnością tego nie chcę. Bo nie mało bym zapłacił, jeśli by kogoś walnął. No dobra, jedziemy. Ja jak coś ten odcinek wam wrzucę na kilka dni, bo muszę poczekać, aż wzrośnie trochę liczba wyświetleń pod tym ostatnim filmem, no bo właśnie wczoraj przysłałem wczoraj nagrywany filmik, czyli właśnie gameplay z American Truckiem. Na razie jest, no póki co, 9... tak blisko 10 wyświetleń. Poczekam, aż będzie ich 30 co najmniej i może wtedy prześlę wam filmik właśnie ten z Euro Truckiem. To będzie oczywiście część pierwsza, bo na pewno, jak wiecie, nie dojedziemy dzisiaj bezpośrednio do celu, czyli do Finlandii, tak, do tej Wasy. No i właśnie zaraz zjeżdżamy z autostrady A4 i będziemy jechać drogą krajową. O właśnie tutaj, gdzie ten czarny Audi. Nie wiem, co to za samochód przed nami. Ale dobra, właśnie zanim będziemy jechać. O, widzę, że on też chyba skręca. A no tak, skręca, tylko że nie w tą stronę, gdzie my. Ale dobra, spoko.
jeszcze nic takiego nie było tutaj i nikt nas nie uderzył. No i spoko. W razie jesteśmy gdzieś tak na wysokości, nie wiem, Legnicy, Lubina. Ale na razie nie będę specjalnie robił, dawał pauzy, żeby wam pokazać, gdzie jesteśmy. Bo jak na razie jeszcze jesteśmy oczywiście w Polsce, jesteśmy jeszcze blisko Wrocławia, pewnie jeszcze na Dolnym Śląsku, więc dopiero jak będziemy gdzieś dalej, to może zrobię pauzę i wam pokażę, gdzie jesteśmy. W sumie to możemy sobie, no właśnie, bo chyba tutaj tak to działa, że jak nie ma policji w pobliżu, no to raczej nawet jak będziemy przekraczać masakrycznie prędkość, no to nic nam się nie stanie, nie dostaniemy żadnego mandatu. No tu jak widzicie na razie jest pusto, nie to co na autostradach, więc może nawet będziemy troszkę szybciej jechać. Może widzicie, troszkę przekraczam prędkość, no ale będę robił wszystko, żeby ją jeszcze bardziej przekroczyć. Nie ma żadnych samochodów, więc możemy sobie robić co chcemy. Tutaj jak widzicie mamy godzinę 11:43. W grze oczywiście. Mamy sobotę. W rzeczywistości mamy dzień później, tak? No i też w rzeczywistości... O, czekajcie, bo gliny jadą. No, widzicie? Po raz pierwszy, i to akurat oni. No właśnie, tak chciałem jeszcze dodać, że przecież w grze jest zupełnie inna pogoda, o wiele lepsza. 1000 razy lepsza niż ta, którą dzisiaj mamy za oknami. Chyba właśnie pociąg przyjechał, też tak właśnie mi się wydawało, że daleka widziany jakiś pociąg. No ale już szlabany się otworzyły, więc spokojnie możemy przyjechać. Nawet możemy się pogapić. No już go nie widać, był tak szybki, że nam wywiał. W ogóle co tam z tyłu? O, ktoś tam jedzie. No dobra, muszę się patrzeć przed siebie, bo zaraz coś wjadę i w ogóle uszkodzę ciężarówkę. Patrzcie, jedzie kolejny pociąg. Tamten za nami już nie zdążył. No niezłe jaja. Tym razem chyba pasażerski, ale nie wiem. Nie będę zgadywał. Tamten też zresztą nie wiem, czy był towarowy, czy pasażerski. O! Pasażerski jednak. No, czyli tak jak mówiłem. Tak jak myślałem. A tak to wygląda na zewnątrz. O, tak z dachu. Fajnie, że tutaj w tej grze jest w ogóle taka możliwość, że możemy sobie zobaczyć, co się dzieje też poza ciężarówką. Że jest taka możliwość po prostu, że nie jest, że tak, że nie jest tak nudno po prostu, że tylko w ciężarówce się siedzi i się jedzie. No tylko, że można też właśnie sobie zobaczyć, co się dzieje no za oknami, tak. No i z górki na pagórki, ale nie, dobra, to nie są gliny, więc spoko, oni nas nie zatrzymają, my możemy sobie jechać. 79, już prawie 80 na godzinę. No raz już tak było, że jechałem 140 na godzinę po autostradzie. No ale nie, no my nie będziemy tak grzać, bez sensu, po co? Po to się narażać na niebezpieczeństwo. No myślę, że jak będzie tak 1600 km, to myślę, że już się gdzieś zatrzymamy, żeby ten odcinek nie był zbyt nudny, zbyt długi. No i wam podziękuję. No właśnie dzisiaj w świecie piłkarskim mamy hit. Hit kolejki, oczywiście tradycyjnie Legia Warszawa.
podejmuje u siebie Ark Gdynia. Już ten mecz na pewno trwa, już od 18 on trwa. No tak więc trochę spóźnię, pewnie od drugiej połowy zacznę, myślę, oglądać. Jest to, myślę, ciekawy mecz, bo jak wiecie, no Legia, wiadomo, ona w tym sezonie, przynajmniej do tej pory, nie wymiata, a mówi się o niej, że jest to mistrz Polski. No Arka Gdynia, która bardzo gra no pressingowo, no jednak no ich osiągnięcia nie są jakieś oszałamiające, mogliby mieć jeszcze większe. W sensie, że do tej pory, tak, chodzi o układ w tabeli, to nie mają zbyt wiele punktów, wiele remisów. Ostatnia wygrana była, pamiętam, z Jagiellonią. Bardzo ciekawy mecz. Dzisiaj Jagiellonia też właśnie grała. No i wygrała z Zagłębiem Lubi 3-1. Pamiętam, oglądałem pierwszą połowę. Dosyć ciekawa. No a teraz trwa mecz Legia Warszawa, Arka Gdynia. Ciekawy jestem, jaki jest teraz wynik tego meczu. No na razie nie będę sprawdzać. Jak wiecie, w komórkę nie można się gapić podczas prowadzenia. Kurczę, ale nie ma tutaj żadnej stacji. Muszę na chwilę wejść w mapę i zobaczyć, kiedy będzie najbliższa stacja paliw, bądź ewentualnie jakiś postój. Jakiś parking. Coś takiego. O, widzicie, jesteśmy blisko Niemiec. O, jesteśmy też blisko Gorzowa. No dobra, to może sobie zajdziemy tutaj do może do jakiego Grzegorza? Gorzowa Wielkopolskiego i tutaj się zatrzymamy. Tak więc na razie może jeszcze będę jechał. No już ten odcinek, myślę, też długo trwa, ale nic nie drobię. Jak widzicie, nie ma tutaj pasa awaryjnego, tak jak mieliśmy w American Trucku wczoraj. No zresztą tutaj też byśmy mieli, gdybyśmy jechali po autostradzie. Ale jedziemy drogą krajową, więc się tutaj na ulicy nie zatrzymamy, tak? To by było wyjątkowo chamskie. Okej, dobra, jedziemy. Szybko, szybko jedziemy. Tak więc oczywiście, jeśli ktoś was nie ma czasu, albo go nie interesują te odcinki, to nikt nie ocenia, nikt nie ogląda. A jeśli, tak jak mówiłem, jeśli ktoś po prostu nie ma czasu, no, nie ma wystarczająco dużo czasu, żeby poświęcić na obejrzenie tego filmu, zarówno tego, jak i poprzedniego, no to niech po prostu obejrzy wtedy, kiedy będzie mieć ten właśnie czas. No, jak widzicie, nic nie poradzę na to, musimy cały czas jechać. Dobra, minie pas. Niech te szybsze samochody tutaj sobie jadą, niech mnie ominą, niech mnie wyprzedzą. W tej chwili, widzicie, wjechaliśmy na ekspresówkę. Jesteśmy blisko tej autostrady, której nie pamiętam właśnie numeru. No ale ta taka, wiecie, ta taka długa, która prowadzi z Warszawy nawet do Berlina, czyli ta przez Poznań. No bo jesteśmy gdzieś tak w sumie nawet na wysokości Poznania. A zaraz będziemy już w Gorzowie Wielkopolskim. Podejrzewam. O, przepraszam was, moi drodzy, za tą przerwę, ale niestety SpongeBob do mnie zadzwonił. Jak zwykle gapa czegoś zapomniał, on właśnie teraz robi zakupy, no i ja muszę mu tutaj coś zrobić. Teraz ja do niego dzwonię, on nie odbiera. No więc dobra, trudno. Niestety ten odcinek trochę się wydłuży. Ale dobra, wracamy do gry. Oj, czekajcie, bo ja tak odbierałem w chaosie. Byłem nieskupiony właśnie na grze. No dobra, wracamy do gry. Zaraz będziemy w Gorzowie Wielkopolskim. Mam nadzieję, że on mi teraz nie zadzwoni. Dzwonię do niego dwa razy, on mi nie odbiera. Wkurzony jestem trochę, bo nie lubię tego, jak on czegoś zapomina. Ale dobra, zostawię już to dla siebie. Kurde, ale kiedy ten Gorzów? On miał być już zaraz. A no dobra, moi drodzy, no to się zatrzymam wobec tego tutaj. Już nie będę jechał do tego Gorzowa, bo nie wiem, kiedy on będzie. Zatem zatrzymam się tutaj w tych Chwaszczach. Tak jak w American Trucku. No tylko, że tutaj w takim otoczeniu. Okej, mordeczki, w takim razie... No to na tyle w tym odcinku. Myślę, że nie ma co dłużyć.
Tutaj jak widzicie ten pas, no, tak mi się wydaje przynajmniej, że on jest węższy tutaj troszkę niż no wczoraj tam w Ameryce, no gdzie się zatrzymaliśmy. No ale dobra, no jak widzicie samochody jakoś dają sobie radę, omijają mnie, więc spoko, bez obaw możemy tutaj se postać. No więc nasze wiertło luzem, spoko tutaj sobie będzie. No i co, wyłączamy myślę silnik i światła. No więc moja ciężarówka i ja żegnam się z wami. To na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za uwagę. Jeśli filmik się podobał, zostaw łapkę w górę. No i oczywiście miło by mi było, gdyby także subskrypcja została. No ale oczywiście to nie jest wymagane. W takim razie ja już lecę na mecz. No i nie będę dłużył. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć. Do następnego.